Decyzją dyrektora Sowalskiego Ośrodka Kultury zamknięto dla odwiedzających wystawę Camera Oppressiva prezentowaną w Galerii Chłodna 20. Dlaczego? Sztuka ma budzić emocje, kontrowersje, dyskusje, bo tylko w ten sposób Homo sapiens jest w stanie wyrobić sobie prawdziwie własną opinię o otaczających go zjawiskach i rzeczywistości. Dostępność sztuki, nawet tej kontrowersyjnej, otwiera umysł i skłania do myślenia. Ale to nigdy się nie zadzieje, jeśli nie pozwoli się odbiorcy dojrzeć, jeśli w zaciszu gabinetów ekspozycje będą aprobowane. Odrębną kwestią, nawet bardziej bulwersującą, jest to, że nie tylko pracę Jarmocewicza oceniono. Oceniono, niestety, również potencjał intelektualny odbiorców. Zaczęło się dość niewinnie. O gustach się nie dyskutuje, słusznie stwierdził podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Jacek Juszkiewicz. Temat nie gustu, a samych sztuk wizualnych podjął jednak szerzej, czego efektem jest decyzja dyrektora SOK Ignacego Ołowia o skróceniu wystawy Camera Oppressiva. To ekspozycja dzieł Grzegorza Jarmocewicza, która miała uświadomić odbiorcy możliwości współczesnej technologii i sztucznej inteligencji. Któraś z prezentowanych prac do głębi poruszyła radnego, który w odpowiedzi, jako lokalny twórca i zawodowy krytyk sztuki, wyszedł z propozycją innej wystawy, równie kontrowersyjnej. Może tak trochę tutaj w jakiś sposób zaskoczę. Chciałbym też zapowiedzieć chęć zorganizowania wystawy w Galerii Chłodna 20. Taka wystawa będzie miała tytuł Atrybut Władzy. W części będzie interaktywna, gdzie osoby zwiedzające będą mogły do danej postaci polityka dopasować pewne atrybuty. Między innymi wśród tych atrybutów będzie koperta, zegarek, reklamówka z logo jednego ze sklepów, czy też kawałek styropianu i tam oczywiście będą politycy oglądający będą mieli za zadanie dopasować do danej postaci odpowiedni atrybut. Oczywiście część tej wystawy to będzie, też będą instalacje, na przykład instalacja, gdzie jest program, natura nie chciała, taki mamy klimat, więc też będzie to ubogacone pewnymi instalacjami. Taką wystawę chciałbym jakoś zorganizować, oczywiście zaprosić też innych artystów do Chłodnej 20. Tu pana prezydenta bym prosił też o objęcie patronatu nad taką wystawą, a przede wszystkim chciałbym też ustalić, jak wygląda taka procedura zgłaszania wystaw i w jakim terminie najbliższym mogłaby się taka wystawa odbyć, gdzie kierować takie zapytania, czy do dyrektora SOK-u. Tu nadmienię, że wcześniej jako twórca miejscowy wystawiałem jeszcze wtedy w Rokisie indywidualną wystawę, miałem w Galerii na Marmurach, brałem udział w wystawach zbiorowych, jeżeli chodzi o sztuki wizualne, więc tutaj w jakiś sposób jestem osobą, która będzie w stanie zapewnić odpowiedni poziom i myślę, że nie będzie problemu, ponieważ w Galerii Chłodnej 20 już takie szlaki zostały przetarte. Są pewne wystawy o podobnych notacjach, w podobnym kontekście. Pan Jarmocewicz już przetarł te szlaki, więc myślę, że taką wystawę po prostu będzie można zorganizować, a jeżeli nie, to chciałbym uzyskać odpowiedź, z jakich powodów nie może być zorganizowana. No i tyle. Zgłaszam taki formalny wniosek, to nie jest dowcip. Współczesne społeczeństwo nazywane cywilizacją obrazkową posługuje się obrazem, zdjęciem, nie tylko jako zapisem tworzonym dla pamięci, ale wykorzystuje je jako nową, aktywną wymianę informacji, nie zawsze prawdziwej. W zapowiedzi wystawy czytaliśmy: przekaz taki spełnia ukryte funkcje Biblii Pauperum, jest wygodnym, a jednocześnie niewidocznym środkiem sterowania społeczeństwami przez rządy całego świata. Niezmienna wiara w wartości werystyczne fotografii spowodowała zbiorowe przyzwolenie na pojmowanie obrazu zdjęciowego jako odbicia rzeczywistości, a zatem niepodważalnej wizualnej prawdy o świecie. Współcześnie dostępne narzędzia pozwalają na uzyskanie niezwykle realistycznych obrazów, nawet ruchomych, tzw. deepfake'ów, które w realnym świecie po prostu nie istnieją. Sięgnijmy znowu do opisu wystawy, w którym czytamy, że wykazuje ona intencjonalne i zakrojone na szeroką skalę wykorzystanie obrazu fotograficznego i filmowego w celu manipulacji i kształtowania świadomości grupowej oraz indywidualnej każdego człowieka przez rządy i korporacje całego świata. Dzień po wystąpieniu radnego dyrektor SOK wydał oświadczenie o skróceniu ekspozycji prac Jarmocewicza.
Tłumaczy w nim, że autor przesłał do SOK tylko część dzieł, która nie budziła zastrzeżeń i tym samym zyskała aprobatę dyrektora. Tak, aprobatę. Uwzględniając to, iż wystawa może być odczytywana zbyt jednostronnie, po konsultacjach z autorem została skrócona. Pisze Ignacy Ołów w oświadczeniu, którego konsekwencją jest zamknięcie ekspozycji dla odwiedzających.